Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. To był dzień dosyć mroźny, pochmurny, nieprzyjemny. No i myślę, że zapisze się jako ten moment, kiedy ludzie idąc do kościoła rankiem spotykali patrole milicji, kiedy zostały wyłączone telefony. Do dzisiaj trwają spory, ile osób mogło umrzeć, nie mogąc wezwać karetki pogotowia. Do dzisiaj w ogóle to wydarzenie do dzisiaj dzieli społeczeństwo, do dzisiaj wzbudza kontrowersje i spory. A tę tezę potwierdza sondaż zrealizowany przez pracownię Social Changes dla portalu W Polityce. 43% respondentów negatywnie ocenia postać Wojciecha Jaruzelskiego, 26% wręcz przeciwnie. Najbardziej krytyczne zdanie mieli wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Ale stan wojenny to przede wszystkim trudne wspomnienia zwykłych ludzi. Wyłaniają się zomowcy w przyłbicach, z tarczami, szczęk butów słyszymy między taśmami produkcyjnymi. I było wielkie przerażenie. Nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Czy będą nas bić, czy zabiją, czy będą strzelać. I w tym momencie kończy się msza święta. Szybko mikrofon od księdza przejęła członkini komitetu strajkowego Barbara Litwiniuk. 20-paroletnia dziewczyna, która zaintonowała pieśń Liczę na Ciebie Ojcze. I te ponad 3000 głosów śpiewających tą pieśń, wołające ratunek do Boga, śpiewali wszyscy. I sekretarze partii, i nienależący, bo każdy zdał sobie sprawę, że jak użyją siły, to nikt nie będzie legitymował, tylko po prostu każdy może paść ofiarą. Szturm na zakład pracy nastąpił także między innymi w kopalni Rudna w Polkowicach. Opór był spontaniczny. To społeczeństwo nasze tak wydaje się, że są zajęci swoimi sprawami, ale patriotyzm był bardzo wysoki. Społeczeństwo zdawało sobie sprawę, jakie zagrożenia mogą nastąpić, jakie będą konsekwencje tego stanu wojennego, bo konsekwencje były dla niektórych osób bardzo tragiczne. Podczas stanu wojennego wprowadzono godzinę policyjną, internowano około 7 tysięcy członków Solidarności, zablokowano połączenia telefoniczne czy zmilitaryzowano zakłady pracy. Oficjalnym powodem jego ogłoszenia była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju oraz możliwość interwencji jednego z państw Układu Warszawskiego. Nieoficjalnym – walka z Solidarnością, która rosła w siłę i ostatecznie zwyciężyła w walce o wolność. Dariusz Nowakowski, Miedziowa Fakt.